Mydło to jeden z najpowszechniejszych produktów w każdym gospodarstwie domowym. Piękne zapachy i kolory, różne formy i konsystencje sprawiają, że mycie ciała staje się przyjemnym rytuałem. Mydło pielęgnuje i nawilża naszą skórę, ale przede wszystkim usuwa z niej brud i zarazki. W czasie pandemii stało się artykułem pierwszej potrzeby. Czy zastanawialiście się, jak powstaje? Dziś odwiedzamy firmę Serpol Cosmetics w Mieścisku, by pokazać Wam, jak wygląda proces wytwarzania mydła w płynie. Od 30 lat zajmujemy się produkcją kosmetyków. Obecnie współpracujemy z największymi europejskimi sieciami handlowymi. Oferujemy kompleksową obsługę od opracowania formulacji po dostawę wyrobu gotowego. Przyjrzyjmy się zatem, jak produkowane jest mydło. Cały proces rozpoczyna się w dziale R&D. To tu powstaje receptura i próbki prototypowe. W laboratorium opracowywana jest formulacja, której składnikami są woda, surfaktanty odpowiadające m.in. za pienienie się mydła oraz składniki aktywne, jak ekstrakty, witaminy czy olejki eteryczne. Po opracowaniu receptury trzeba przeprowadzić badania aplikacyjne z udziałem grupy probantów oraz badania aparaturowe. Dopiero po nich produkt można wprowadzić na rynek. Rozpoczyna się produkcja na dużą skalę. Surowce potrzebne do produkcji przywożone są do zakładu cysternami, a cały system rozładunku, dozowania i ważenia odbywa się automatycznie. Surowce trafiają do odpowiednich zbiorników umiejscowionych w wydzielonej strefie w magazynie. Następnie są automatycznie naważane i dozowane do mieszalnika. Te stosowane w mniejszych ilościach, jak barwniki czy ekstrakty, podawane są w systemie wiaderkowym. Odbywa się to przy użyciu skanera danych, co pozwala uniknąć pomyłek. Jednym z kluczowych składników stosowanych w produkcji jest woda. Woda jest głównym składnikiem mydła. Jej jakość determinuje jakość produktu. Dlatego wykorzystywana przez nas woda poddawana jest procesowi uzdatniania oraz demineralizacji poprzez zastosowanie technologii odwróconej osmozy. Woda rozprowadzana po mieszalni jest w stałej cyrkulacji. Zapobiega to rozwojowi mikroorganizmów. Jej parametry, tak samo jak pozostałych surowców, monitorowane są w systemie ciągłym. Próbka produktu przygotowywanego w mieszalniku trafia do działu kontroli jakości, gdzie weryfikowana jest zgodność parametrów ze specyfikacją. Oceniana jest lepkość, gęstość, pH, barwa czy zapach. Po pozytywnym przejściu badań produkt zwalniany jest z mieszalnika i kierowany do zbiornika magazynowego. Rurociągi wyposażone są w system tłoków czyszczących, które dokładnie przepychają mydło do zbiornika produktowego. Dzięki temu mydło się nie marnuje, zużywa się też zdecydowanie mniej wody do czyszczenia całego układu. Mamy gotową masę kosmetyczną, pora na konfekcję. W firmie Serpol Cosmetics konfekcjonowanie odbywa się na kilkudziesięciu liniach produkcyjnych zlokalizowanych w dwóch zakładach. Linie rozlewnicze można podzielić ze względu na rodzaj opakowania. Najpierw przyjrzymy się, jak wygląda napełnianie popularnych opakowań Doypack. Rolka z zadrukowaną folią przechodzi przez układ napinaczy. Następnie jest automatycznie składana, zgrzewana na krawędziach. Dalej zgrzewany jest korek. Tak powstaje saszetka, która napełniana jest płynem. Na końcu zgrzewana jest górna krawędź i właściwie gotowy już produkt trafia na taśmociąg. Z tych linii rocznie schodzi kilkadziesiąt milionów sztuk wyrobu. Teraz przyjrzymy się rozlewaniu mydła do butelek. Opakowania również produkowane są na miejscu w zakładzie. Wykorzystywane są granulaty typu PET, HDPE i pochodzący z recyklingu RPET. Po uplastycznieniu surowca powstaje preforma, która następnie jest rozdmuchiwana. Robot odbiera butelkę i odstawia ją na linię transportującą. W kolejnej stacji do butelek rozlewane jest mydło.
Jak widzimy, jednocześnie można dozować aż 3 różne rodzaje mydła. Następnie butelka zamykana jest nakrętką z pompką, po czym naklejana jest etykieta. Przed zejściem mydła z linii przeprowadzana jest jeszcze kontrola jakości wyrobu gotowego. Pracownik działu kontroli jakości kilka razy dziennie wyrywkowo sprawdza zgodność towaru ze specyfikacją. Dalej kartony z mydłem pakowane są na palety i transportowane do magazynu wyrobu gotowego. Obecnie firma Serpol Cosmetics produkuje blisko 20 milionów kosmetyków miesięcznie, które z powodzeniem trafiają do ponad 30 krajów Europy, Bliskiego Wschodu oraz dalekiej Azji. Mydła produkowane w zakładzie w Mieścisku znajdziemy na półkach najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych w Europie. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.